Ruszyłem 10 sierpnia, miałem 4 dni przerwy, musiałem wrócić do Rzeszowa na 4 dni, ale po tych 4 dniach znowu wróciłem i kontynuuję. Bez żadnej przerwy, bez żadnego przystanku, codziennie. To jest część o wiele większego projektu interaktywnej podróży dookoła świata. I ta podróż przez Bałtyk ma pokazać tą interaktywność przede wszystkim. Najtrudniejszy moment był wczoraj, od Jarosławca do Ustki. Cały pas to jest praktycznie teren wojskowy, widzko morskie, zamknięte. Akurat by chciał, że wczoraj były ćwiczenia wojskowe, poligon strzelali. No i trzeba było to objechać niestety lądem, o co bardzo żałuję. Więc do wczorajszego dnia przeszedłem 197 km. Zostało mi 290 i mam na to czas do 6 września.